Cześć, dzisiaj na zakład wpadła taka bateria, taka szybka naprawa, ponieważ bateria jest potrzebna na poniedziałek. Dzisiaj mamy niedzielę. Ten weekend miałem trochę taki busy, musiałem pójść do Spartana, musiałem zrobić prezentację jednego pojazdu. No i ta bateria jest droga, ta mechanik mi pokazywał, kosztuje około 200 funtów. Ciężko by było ją zamówić, zanim by przyszła, to długi czas, ale ona jest od tak zwanej nitownicy, wiecie? No i co, zbieram to wszystko i biorę się do roboty. Pokażę wam krok po kroku, jak tą baterię naprawię. Na razie. No dobra, baterię udało mi się rozebrać. Teraz sprawdzimy sobie po prostu, ile mają voltów ogniwa, które są połączone w parach po dwa. Jest to bateria 4S2P, czyli ogniwa są połączone w parach, tak jak powiedziałem, po dwa. Jak widzimy, bateria nie ma BMS-a, czyli jest to coś starego, no, ogniwa LG. 2, zaraz wam powiem, bateria powinna mieć 2,6 amperogodzin, czyli ogniwa mają odpowiednio po amper,3 może tak, albo 1300 mA, jak to woli. No to sprawdzamy. Pierwsze, co musimy zrobić, sprawdzić sobie po prostu, ile voltów mają poszczególne ogniwa. Ok, jesteśmy na pierwszej parze. 2 V. Mało, mało. Następna para 2,5 V. Ok, następna, czyli trzecia 2,5. No nie wiem, czemu ta bateria pykła. Zobaczmy następną 5,7. Widzicie to? Zobaczcie, 5,8. No to jest niemożliwe. Pewno zaszła jakaś reakcja chemiczna w tych bateriach, i zaraz sobie sprawdzimy, o co tu w ogóle chodzi. Sytuacja jest naprawdę dziwna, ponieważ zobaczcie, to są cele ujemne, no nie? Czyli to jest część ujemna baterii, a tu jest część dodatnia baterii. A jak podłączymy sobie multimetr, to zobaczcie, to jest minus, czyli minus daje na minus, plus daje na plus. Multimetr nam pokazuje, że po prostu bateria odwrotnie jest. Nie wiem, dziwna sprawa. Bieguny baterii się odwróciły, wiecie? No, pierwszy raz się z czymś takim spotykam, że bieguny baterii po prostu zaszła się jakaś reakcja chemiczna i bieguny baterii się odwróciły. Jak widzimy, 5,8 V i odwrócone bieguny. No nic, rozbieram tą baterię i zaraz sprawdzę dokładnie, co się stało z tymi akumulatorkami, i sprawdzimy sobie pojedynczo, czy naprawdę ma odwrócone bieguny. Nie wiem, spotkaliście się z czymś takim? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja powiem wam, pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Rozbieram to i sprawdzam jeszcze raz. Dobra, rozebrałem tą baterię całą. Mamy 8 ogniw i zaraz sobie sprawdzimy, ile mają voltów. Pierwszy ogniwko nic. Drugi ogniwko nic. 2, 4. Nic. To jest grane. Nic. 2, 4. Nic. Jeden 1,199. Czyli ogniwa były w parach. Każda para miała po prostu, no, że tak powiem, umarłego kolegę, tak? Czyli miała umarłe ogniwo. No i te ostatnie ogniwa, które były odwrotnie niby, to teraz w ogóle pokazują, że są puste. I szukam ogniwa. No i montuję tą baterię, lutuję, składam, ładuję i zrobiona. Znalazłem ogniwa, zobaczcie, 1300-1400 mAh. Ogniwa Samsunga, także nie będzie problemów, bo nominalnie one powinny mieć 1500 mAh, ale mają 1400, czyli będzie ok. Biorę dremelek, oczyszczam końcówki, tak aby taśma dobrze się zgrzała. No co, odpalam moją zgrzewarkę i no, biorę się do pracy. No. Na jutro musi być bateria gotowa, pracownik czeka. No, baterię mam już w koszyku, zobaczcie. Dopasowałem tę baterię, wiecie, włożyłem w koszyk. Teraz przygotuję sobie taśmę, odpalę moją spawarkę, zgrzeję i pokażę wam zgrzaną. Dobrze, baterię już zgrzałem, wygląda tak.
Wszystko jest zgrzane, wyprowadzone jest plus, minus. No i teraz musimy po prostu to. Myślę, że to przylutuje. Zaraz pokażę Wam, jak ja to zrobię. Ok, baterię ustawiłem 16,8 V. Bateria właśnie się ładuje 2-amperowym prądem. Tak to wygląda. Bateria jest zabezpieczona. Wypisałem tak samo na tą baterię certyfikat, także wszystko jest ok. Zaraz sobie sprawdzimy, ile taka bateria z ciekawości kosztuje. Wiecie, bo wczoraj sprawdzałem, to widziałem 180 funtów, ale zobaczymy, ile kosztują.